Śmiało, śmiało, nie trękowo, czy wielkie brawa. I tak, a to proszę Państwa, jak widać, świetnie przygotowane zawodniczki. Z numerem 5 Iwona Mentzner, numer 5, Czechowice Dziedzice, mistrzyni świata, również srebrna medalistka mistrza świata, tak więc sporo tych osiągnięć Iwona Mentzner. Z numerem 31 Edita Jowasienie, witamy serdecznie. Kaunas, Litwa, mistrzyni świata 2011 i z 2010 roku. 10 lat treningu, od 5 lat startuje. 45 lat, dwójka dzieci. Tak się prezentuje ta wspaniała zawodniczka. Numer 31, Edyta. Numer 40. Alina Jagulite. Kaunas, Litwa. Witamy serdecznie. Zdobywczyni srebrnego medalu podczas mistrzostw świata. Tak więc tak wspaniałe zawodniczki mamy okazję gościć na scenie. I przystępujemy do rundy pierwszej. I proszę przodem. Prawo w rozkosze. Dziękuję, w prawo w rozkosze. I w prawo proszę. Przodem poproszę. I przystępujemy do rundy drugiej. Porównania w pozach obowiązkowych. I tak poproszę dwa bicepsy. Proszę. Dziękuję. Nad kapokiem. Dziękuję. I proszę stanąć tyłem. Dwa bicepsy. I łydkę proszę. Dziękuję. Triceps. Dziękuję. I proszę przodem. Brzuch i uda, proszę. Dziękuję. I dziękuję bardzo serdecznie zawodniczkom. Wielkimi brawami oczywiście na te porównania. Jak największe brawa.
Dziękuję bardzo gorąco, Iwona Menzner wystąpiła w uchodzie do wolności. Zawodniczka z numerem 5 Iwona Menzner. Miejsce trzecie, wielkie brawa. No i proszę Państwa, sytuacja jest taka, że dwie zawodniczki otrzymały taką samą ilość punktów. Ale oczywiście wygrywa ta, która ma więcej wyższych not. Czyli miejsce drugie zajmuje Lima Jugolite, numer 40, miejsce drugie. Tak więc wszystko już jest wiadomo. Miejsce pierwsze podczas Międzynarodowego Pucharu Polski Federacji NSI Cichanów 2014 w kategorii Miss Figure wywalczyła wspaniała zawodniczka z numerem 31 Edita Jowasienne. Miejsce pierwsze. Wielkie brawa. Wielkie brawa, proszę Państwa, wielkie brawa. Wspaniałe zawodnictwo.